Konkurs Książka Roku IBY. Nominacje w kategorii graficznej. I ta oto nominacja, mianowicie pani Klaudii Kozińskiej. Opracowanie graficzne do książki, do tekstu Małgorzaty Ruszkowskiej, mianowicie Dobra nasza Polska. Przewodnik dla dzieci. I pierwsze, co się narzuca, kiedy bierzemy tę książkę do rąk, to jakby pokrewieństwo z serią wydawnictwa Dwie Siostry, tak zwaną serią dla dociekliwych, czyli tam Japonia dla dociekliwych, Wielka Brytania dla dociekliwych, Hiszpania dla dociekliwych, tych książek jest już sporo. Natomiast ta oczywiście podobieństwo pewne się narzuca, jakkolwiek do tamtej serii dla dociekliwych formalnie nie należy. Na czym polega to pokrewieństwo? Otóż seria, o której mówię, a także nasza nominowana książka, są to książki krajoznawcze, które mają zachęcić dzieciaki do obejrzenia najciekawszych obiektów architektonicznych, zabytków, przedmiotów sztuki, które są godne uwagi w Polsce, tak? Podczas wycieczek wakacyjnych być może i przy każdej innej okazji. Wymienione są tutaj te atrakcje turystyczne. Atrakcje turystyczne. Przy czym to nie jest taka smętna narracja, jest tu dużo poczucia humoru, ale my tutaj nie jesteśmy od tego, żeby mówić o tekście, który jest naprawdę bardzo godziwy, ale o ilustracji. Wydawczynie przyjęły taką strategię, że oto wydają książki krajoznawcze, które nie są ilustrowane fotografiami. I nie są to takie bedekery klasyczne, tylko gdzie ilustrator, ilustratorka w tym wypadku ma bardzo wiele do powiedzenia i właściwie ma absolutną swobodę w ilustrowaniu, tak? Tutaj nie tyle chodzi o jakby taką werystyczną poprawność tego rysunku, chociaż oczywiście w tych rysunkach natychmiast możemy rozpoznać te obiekty, o których mowa. Niemniej jest to potraktowane z pewną taką fanfaronadą, taką nonszalancją, taką radosną, wesołą nonszalancją. Tak jak to powinna być książka, która de facto służy edukacji, ale równocześnie ma dziecku sprawić frajdę, ma je trochę rozśmieszyć, a trochę tę solenność z poradnika zdjąć tą dydaktyczną solenność. I to się udało, ponieważ te rysunki są trochę groteskowe, takie prościutkie. W żadnym wypadku nie aspirują do tego, żeby wiernie oddawać kształt i urodę różnych zabytków, tylko stanowią pewien taki akompaniament, wesoły i bardzo fachowy. Akompaniament. I to z tego przewodnika czyni rzeczywiście przedmiot nie tyle takiej surowej dydaktyki i edukacji, co po prostu pewną gawędę, przygodę, po części jakby baśniową, ponieważ też dużo tutaj jest takich wątków baśniowych i legend i tak dalej, i tak dalej. Bardzo sprytnie zrobione, z dużą odwagą, coś co zawsze cieszy u ilustratorów. I za to właśnie ta nominacja.